Ktoś z nas jest, słuchajcie, mordercą! I każdy z nas jest bananami! Jeje, zobaczcie! Wszyscy jesteśmy bananami, jest jeden morderca, jest jeden detektyw i są niewinne bananki. Słuchajcie, jesteśmy na gierce Murder Mystery, czyli w gierce, w której jest morderca, detektyw... A, już wszystko tłumaczyłem. Dobra, słuchajcie, rozejdźmy się wszyscy. Rozchodzimy się po mieście i zaczynamy szukać, słuchajcie, beczek, dlatego że beczki dadzą nam fajną broń, która może pozwolić nam się obronić przed... krwiożerczy mordercą. A tutaj, jak widzicie, mamy detektywa, który ma, słuchajcie, szybko strzelną pompkę oraz chyba... Co ty tam masz jeszcze? A, Diglero masz, dobra. Diglero masz, merderca natomiast ma, słuchajcie, shotguna. Co on ma tam jeszcze? Skara na pewno ma i coś tam jeszcze, nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, zbieramy na razie beczki. Każdy zna zasady. Morderca ma zabić wszystkich. A natomiast my wszyscy mamy zabić mordercę. Mamy się dowiedzieć, co to jest. Na tą chwilę, słuchajcie, nikt z nas chyba sobie nie zdaje sprawy, kto jest mordercą, ponieważ nie, morderca jeszcze nie zaczął nawet zabijać. Ale okej. Wejdziemy sobie do domku, schowamy się, może coś ugotujemy. Co, jak? No, a trochę brzydka ta kuchnia, to może nie? Rozpalimy w kominku. Na szybko, dobra. Idziemy, słuchajcie, szukać beczek. Dlatego, że beczki są bardzo ważne. Jak widzicie, każdy z nas jest bananami. Co to znaczy? To znaczy, że, słuchajcie, morderca ma szansę ukryć się nawet po zabiciu. Nawet jak już będziemy wiedzieć, kto to jest, zobaczymy, kto to jest, to może wskoczyć w tłum i się ukryć ponownie, że znowu nie będziemy wiedzieli, kto to jest. Dlatego właśnie stąd wszyscy mamy te same skiny, stąd nikt nie ma plecaka oraz stąd także każdy z nas ma zwykły kill-off, żeby nie był rozpoznawalny nikt. A tutaj, jak widzicie, jest jedna beczka. Ktoś wrzucił jedną beczkę. Przepraszam bardzo. Zasady chyba nie zostały wytłumaczone. Jedna beczka nic nie daje. Słuchajcie, 5 beczek pozwala wam wziąć jedną broń, snajperkę. Ktoś... Okej. Nie bierzcie. Musicie najpierw wrzucić beczkę tutaj. A jak wrzucicie beczkę, to słuchajcie, możecie dopiero wtedy wziąć sobie snajperkę. No i dobra, wszystkie zasady wytłumaczone, a ja nie mam ani jednej beczki. Super. Zajęty byłem tak bardzo tłumaczeniem zasad, że nie mam ani jednej beczki, więc czas pograć. I czas zdobyć snajperkę, która nam pozwoli się obronić przed mordercą. Ale serio, jakoś mało tych beczek, jak na tyle osób, 16 osób, słuchajcie, będzie kiepsko, bo każdy z nas zbiera 5 beczek i serio, ta gra będzie trwała długo. Ale z tego, co widzę, czy morderca już kogoś zabił, czy po prostu ktoś wyszedł? Bo widzę, że jest 15 osób tylko. I nie jestem pewien, czy to pokazuje... żywe osoby, czy ogółem osoby, które są na serwerze, więc... możliwe, że morderca już zaczął zabijać. Słuchajcie, widzę, że Hubix opuszcza ekipę. Ktoś tam jeszcze opuścił ekipę. Czy morderca zaczął już zabijać, czy jeszcze nie? Bo ja nie wiem, jakby nie słyszałem ani jednego strzału jeszcze. Macie beczki jakieś? Masz beczkę? Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobra, jest morderca, widzę mordercę. Słuchajcie, o kurde, uciekamy, chodźcie, uciekamy. Ej, czy my zostaliśmy tylko we trójkę? Nie, czekaj. Czy nas zostało już naprawdę tylko tylu? Ja mam tylko 3 beczki, słuchajcie. Macie beczki? Macie jakieś beczki? Nie macie? Słuchajcie, musimy się... Nie, jest więcej osób. Ale znowu nie wiem, kto jest mordercą. Ktoś na pewno z tej trójki, która tutaj przybiegła. O, ktoś ma... Ej, naprawdę dziękuję. Wszyscy dają mi beczki. Oddają mi beczki. O nie, zakosił. O, dziękuję. Jezu, czemu wy mi oddajecie te beczki? Nie rozumiem. Proszę przejść. Nie, bananki są za grube zdecydowanie. Czemu tutaj nie ma żadnej beczki? To mnie zastanawia. Naprawdę jeszcze nikt nie zdobył 5 beczek? Pamiętajcie, że stąd nie możecie zabierać beczek. Nie ma zabierania stąd. Ja sobie biorę snajperkę z jednym nabojem tylko i wyłącznie, słuchajcie. Na obronkę przed mordercą. Więc tu musi być jeden idealny strzał. Tym bardziej, że ta snajpad zadaje 190 punktów obrażeń. Wow. Więc w sumie... może być średnio, jeżeli nie trafię headshota. To potem będzie trzeba skill-offa i tak dobić. Słuchajcie, mam jedną beczkę. Słuchajcie, moi mili, ale pozwolę sobie niestety ją wypić. Mało HP, okej? Dobra? Okej. Oj! Słyszałem strzał! Snajpy! Cześć! Co tam? Pokaż! Zadaj coś. Ej! Co mnie śnieżką rzucasz? Dobra, uciekam stąd. O, nice. Jak te bananki wszystkie tak tańczą, to jest dobre. Ej, dobra, mamy, jest tutaj szeryf. Panie szeryfie. Ja widziałem mordercę. Widziałem w tym mieście dzisiaj mordercę, ale nie wiem, gdzie jest niestety. Każdy z nas wygląda dokładnie tak samo. Nawet każdy z nas się tak samo psuje. Nie wiem, o co chodzi, każdy z nas wygląda idealnie tak samo. Co jest? Dobra, szeryfie, chyba musimy jakieś śledztwo wszcząć, ale coś, nie wiem, coś dzieje. Może, nie wiem, może. O nie, ej. Gdzie? Gdzie? Kto? W środku? To jest morderca! O nie, nie trafiłem! Zabijamy go, skill offa! Dawajcie go, go! Szeryf, twój... Dawaj, szeryf, dasz radę! Dasz radę, szeryf!
Jest! Zabili! Zabili mordercę! Tak! Wygraliśmy! Pierwsza runda, szeryf! Jej! Także druga runda jest, słuchajcie, wszyscy proszę o rozbiegnięcie się na mapie. Wszyscy się rozbiegamy po mapie, słuchajcie. A my jesteśmy w tej rundzie. Jesteśmy detektywem. Tararara. Jesteśmy detektywem, ale nikt nie wie, który to detektyw. Specjalnie, żeby morderca nie wiedział i nie miał łatwiej rundki. Bo słuchajcie, jak morderca by zabił teraz, w tym momencie, po pierwszych trzech minutach detektywa, słuchajcie, myślę, że nie miałby żadnego problemu, żeby zabić. Po prostu by się zamknął w tej w kciupie i poczekał, aż przyjdą wszyscy. A oni mają tylko kill-offy, więc co oni mogą zrobić? Co mogą zrobić normalne osoby? Okej. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Po co wy tutaj? Proszę mi wyjść. Wyjść mi stąd. Wszyscy. Już w tej chwili. 3, 2, 1, 0. No. Proszę wyjść. Proszę wyjść wszyscy. Wszyscy. Ty sobie wypij tą beczkę. Sobie wypij. Okej. Zatoruj ktoś przejście. Zatoruj przejście, żeby nie mógł wejść mord... Nie. Wszyscy wychodzą. Już. O. Morderca. Jest. Zaczął strzelać. Słuchajcie, gdzie on jest? Musimy wyjrzeć w taki sposób, żeby nas łatwo nie mógł zobaczyć. Gdzie on jest? Gdzie on się kryje? Czy myślicie, że on jest tam na górze budynku, czy co? Gdzie on może być? Dobra, słuchajcie, zamyka... Proszę, stań w przejściu. Dobra, okej. Nie wpuszczajcie już nikogo. Stań ktoś w przejściu, dobra. Nie wpuszczaj. Dobra, prosiłbym każdego z was, proszę wyrzucić naboje. Każdy po kolei. Dobra, ty okej, ty możesz iść pod ścianę. Po kolei każdy... Ej, nie wchodźcie! Stój w przejściu i nie ruszaj się stąd. Każdy po kolei niech pokaże naboje. Już. O! Nie, przepraszam! Dobra, wychodzimy, słuchajcie, jest morderca gdzieś tutaj. Grasuje morderca. Pamiętajcie, że nie możecie brać snajperki, jeżeli nie wymiecicie ją za 5 beczek. Pozwólcie, że ja nie będę teraz sprawdzał tych beczek, tylko zajmę się tutaj panem mordercą, który wydaje mi się, że jest w tym budynku, ale jak wszyscy tam biegacie, to zaraz nie będzie wiadomo, który to jest morderca, no. Come on, teraz już nikt nie wie, o nie. Teraz nie będę wiedział, kto jest mordercą, bo wszyscy tu biegają po prostu. Wszyscy się bawią, wszyscy biegają. Tu myślisz? Nie? Tu też nie ma? Okej. Wracamy, daj mi przejść. Ej, bo dostaniesz. Dobra, wracamy. Może tutaj, mi się wydaje, że to tutaj jest bardziej trafne spostrzeżenie, że gdzieś tutaj, w tym miejscu powinien być. Czy jest tu? Zobaczmy. Słuchajcie, o, proszę, pokaż naboje. Okej, w porządku. Okej, idziemy wyżej. Co jest? Czy ktoś tu jeszcze jest? Ej, naprawdę mi się wydawało, że to stąd ktoś strzelał. Ej, morderca tu na pewno był. Czuję, bo się spocił troszeczkę. Oj, czuję zdecydowanie. Oj, dobra, idziemy na dół, bo słuchajcie, już teraz go tu nie ma. I znowu wszedł w tłum i nie wiadomo, który to jest. A few moments later. Czy tam ktoś był u mordercy? Nie. Wydawało mi się, jakby ktoś mnie tam miał shotguna, ale chyba nie. O, snajperka. Wow, snajpa. Okej, 5 beczek widzę. Snajpę jak widzę, jedna osoba ma. W porządku. Mogłeś sobie wziąć snajperkę. Ej, czemu dwie osoby mają snajperki? Stop. Zatoruj przejść. To oszukał. Tam widzę, że jest tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć beczek. A snajper. Dobra, po prostu nie stójmy tutaj. Kto ma snajpę? Pokazać snajpę. Jedna osoba. Gdzie druga? Ktoś oszukał. Zdecydowanie ktoś oszukał. Nie wolno oszukiwać! Nie oszukujemy. Nie bierzemy snajperki, jeżeli nie wymienimy za 5 beczek. Tu jest, leży tylko 5. Dobra. Ale na tą chwilę, słuchajcie, jeszcze poobserwujemy. Bo snajper po cichu zabija wszystkich, a my zostaliśmy tylko my tutaj pewnie, nie? Idźcie zbierać beczki. Ktoś zakosił beczki, widziałem to. Oddawaj. 3, 2, 1. Już mi proszę stąd wyjść. Proszę mi stąd wyjść. Nie ma zabierania beczek. Co jest? Ej, dobra. Gdzie jest ten snajper? Gdzie jest ten morderca? Powiedzcie mi, czy wy widzieliście, słyszeliście czy coś? Skąd on strzela? Wskażcie drogę, jeżeli wiecie gdzie. Wskażcie drogę, gdzie on jest? Ej, pamiętajcie, że on jest żółty. Czy to jest on? Stój! Pokaż naboje. Czyżbyśmy trafili na mordercę? Tak? Nie? A jak, co masz na swoje usprawiedliwienie? Proszę bardzo, proszę. Co masz na swoje usprawiedliwienie? O kurde, on zna karate! A co ty? Ty jesteś też szeryfem, czy co? O co chodzi? Nie? Okej, a kim jesteś? Czemu znasz karate i dlaczego przyszedłeś stamtąd i nie chcesz pokazać naboi, co? Ty brzmisz podejrzanie. Nie spuszczamy go z oczu. Nie spuszczamy go, bo on jest bardzo podejrzany.
Zastanawiam się, czy zaryzykować i strzelić mu prosto w główkę, czy może jednak nie i poczekać. Słuchajcie, mam pomysł, co możemy zrobić. Otoczymy go wszyscy, dobra. I teraz on nie ma możliwości wyjścia stąd. Poczekamy i zobaczymy, czy jakikolwiek morderca nas zabije. Możemy poczekać. 6.5 hours later. Oj! O, czekajcie. Okej, okay. Nie. Dobra. Dajmy mu żyć, niech będzie. Ej, teraz nie wiem już, który to jest. Ten tutaj? Ten, okej. Okay. Ej, morderca nie zabija. Wydaje mi się, że to jest morderca. Wam też się tak wydaje? Zaryzykować? Zaryzykuję. Nie, morderca nas oszukał! Dobra, ty, szeryf! Zabij mnie, zastrzel mnie. Ty, szeryfie, tak, ty, szeryf. Dobra, okej, okay. Obserwujemy teraz szeryfa, bo słuchajcie, musieliśmy się zabić przez to, że nie trafiliśmy. Mamy nowego szeryfa, słuchajcie, jest dalej pojedynek morderca kontra szeryf, kontra cała gra. Morderca nas ładnie oszukał i po prostu mnie zabijał specjalnie, żebyśmy myśleli, że on jest mordercą, ten, którego podejrzewaliśmy, a jednak nie jest. Oj, morderca zaczął zabijać. I to dużo osób. O, jest! Widzę go! Dawaj, szeryf! Dawaj! Jest, masz okazję! Masz okazję, szeryf! Uważaj! Udało się? Nie, on dalej żyje! Dawajcie! Jest! Brawo! Zwycięstwo! Tak, jest! Ej, czemu miasto się zabija? Zabiliśmy mordercę! Teraz powinniśmy żyć wszyscy w zgodzie! Żyjmy w zgodzie! Cieszmy się! Trzecia i słuchajcie, ostatnia runda przed nami. Wszyscy odchodzimy, wszyscy wychodzimy ze spawna. Zapraszam. A ja znowu jestem niewinny. Ile można być niewinnym? Dobrze, że przynajmniej w drugiej rundzie byliśmy, słuchajcie, szeryfem. To zawsze coś. Ale no cóż, ja jestem niewinny. I może nam się uda przynajmniej te beczki podnieść. O, jest beczka, nie podnosi. No nie mamy beczki. O, dzięki, dziękuję, o, dwie nawet, dzięki. Nie, trzech nie wezmę. No bo nie, bo to jest za dużo, słuchajcie, każdy ma grać samemu, nie pomagamy. To, że ja gram z wami, to nie znaczy, że możecie mi pomagać zawsze, nie? Wiecie o co B. Więc nie pomagamy, po prostu gramy sobie na spokojnie, szukamy beczek, niech morderca zacznie zabijać powolutku. Niech masz czas, spokojnie, damy radę. Wiem, gdzie jest beczka, bo pamiętam jeszcze, jak kaktus mi pokazywał tą mapkę. O, tam jest, dobra, tam jest beczkulczuszka. Beczułka, okej. I co, dobra, morderce niech zacznie już powoli zabijać. O, jest beczka, dobra, jest beczka. Bierzemy, dobra. Gdzie my możemy teraz skoczyć? Panie szeryfie, o, dzień dobry. Dzień doberek, o, ile tu osób, wow. O, jeden to w ogóle pije jakąś bekę. O co chodzi, on chyba nie chce broni. Chyba, że już ją ma. Ale aż tyle beczek by zebrał? Słuchaj, panie szeryfie, pan zobaczy, czy ja mogę wymienić dwie beczki za tą, za broń? A nie może mieć broni. Tylko dwie, proszę. Proszę, bo ja nie mam więcej. Ej, zakosił szeryf, o. Dobra. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie, spokojnie, bierzcie. Ktoś ci zaraz zakosi, więc lepiej nie. Chodźcie na spokojnie. Ej, czemu nie zbieracie beczek, tylko tam siedzicie w tym kantorku? O co tu chodzi? Czemu wy nie zbieracie beczek, tylko siedzicie w kantorku? Dobra, jak chcecie. Ja idę zbierać beczek. Jak chcecie poobierać, chcecie być bez broni przed tym, to spoko. Nie ma problemu. Ej, o, 5 beczek? 4. 5 beczek. Wow, wymienił na broń. Pierwsza broń, słuchajcie, została zabrana. Nice. Dobra robota. Większe szanse, słuchajcie, żebyśmy przeżyli. Ciekawe, o co B? Okej. Dzień doberek, ja jestem mordercą i proszę o niewychodzenie z kantorka, bo mi się to bardzo nie podoba. Więc proszę, panie bananku, proszę się schować, proszę się wszystko. Gdzie do broni mi tu podbiegasz, co? Nie pozwolę. O, nie ma tak dobrze. Jest dobrze, jest naprawdę. Ej, panie. O nie.
O! Udało się! Nie! Nie! Jak wy biegli? Ilu was tu jest? Ile was tu jest? Ej, mordercy, jest mega, mega trudno mordercu cokolwiek zrobić. Ja nie mogę! Co jest grane? Was było tak wielu. Wow! No dobra. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak, w tym odcinku nie udało nam się wygrać jako morderca. Trudno się mówi, ale przynajmniej zagraliśmy. Było dobrze, naprawdę było dobrze. Było ciekawe, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję wszystkim za wystąpienie, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!